Dzień dobry, tu po prostu jak ucho do ucha dotarło to, co zrobiłem, to przekazało sygnał do ust, żeby się zakrztusić, żeby zrobić cokolwiek, żeby to przerwać. Dzień dobry, moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Plaguing Evolved. Plaguing Evolved, witam was bardzo, bardzo serdecznie. No co, żeśmy poprzednio spróbowali zagrać tym prionem, ale w sumie chuj nam wyszedł. Co my tu mamy? Zjonowana Helisa. Okej. I spróbujemy na normalnym jednak zagrać, żeby to przejść. No niech będzie ciąg dalszy fronda.pl. I zobaczymy, co nam wyjdzie teraz z tej do... A nie, zapomniałem wam zapytać rzeczy, wiecie, co będziemy robić dzisiejszej nocy. To... Czy... Chciałem wymyślić coś na szybko, ale nic nie mogę, bo nie jestem kreatywny dzisiaj i trochę mi szkoda tego, ale spróbujemy podbić świat generalnie. Tak, dobra, zaczynamy. Moi drodzy, Arabia Saudyjska, prion, fronda.pl rozpoczyna się w Arabii Saudyjskiej. Prion, powolny, subtelny i skomplikowany patogen, bardzo trudny do wykrycia i wyleczenia, potrzebuje czasu. Więc no, generalnie klasyka, czyli dewolucja wszystkich objawów. Ja poprzednio chyba spierdoliłem i pozwoliłem jednemu objawowi się pojawić, a... Zwiększone opady w wilgotnych krajach. No to proszę bardzo, tutaj od razu w wodę idę. To w ogóle nie ma co. Rozprzestrzenianiu się, tak? 9 mnie to kosztuje. A tu co mamy? A, jakieś te neurony można im robić, że to utrudnia, ale to jest w dolegliwościach, więc... Chociaż podejrzewam, że to też wpływa na szybkość przygotowywania leku, tak? Skomplikowane zadania stają się trudniejsze, etc., etc. No, powoduje, że wynalezienie leku będzie oczywiście trudniejsze, bo jest skomplikowane. A nie, pierdolę, nie, nie, zaraz. Wyjdź do menu głównego. Nie będziemy grać na normalnym już. Ja już jestem za dobrym graczem, no to brutalne. Tylko sobie przejrzę te geny, co ja tu mam. W suchym, nie, tam w wilgotnym klimacie. Drogą lądową. Zwiększa prawdopodobieństwo mutacji. Dobrze. Zacznijmy sobie tak i zróbmy tak. Zacznijmy w wilgotnym środowisku i polećmy tędy. Fronda rozpoczyna się w Polsce. Typ zarazy prion, spoko. Dobra, generalnie założenie to samo, ale gramy na brutalnym. Już tak mi się wydaje, że już jestem na takim poziomie, że już na normalu nie ma co. Jest brutal, lećmy na brutalu i nie strońmy od analu. Proszę bardzo, odporność na zimno możemy mu dać. Bardzo, bardzo sympatycznie. Przyjrzyjmy się, jak tu w Polsce. Tutaj redakcja Frondy powstaje. Redakcja Frondy, młodzieńcze trądy, spalone sfondy, Saddama bomby, bolą mnie ząby, trochę, bo nie myłem ich dzisiaj jeszcze. Tam żeście mi bardzo polecali, że ptactwo. Generalnie, że to jest najlepsze. Statki korzystają z nowych technik dezynfekcyjnych. To oznacza, że trzeba w powietrze dać na pewno ze 2 punkty. O nie, 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 objawy dewoluujemy oczywiście. Pierwsze 4 objawy wychodzą nam na plus dewolucja. Klasyka gatunku jak stary Mercedes. Powietrze i wodę bym rozwinął. Najpierw powietrze może, żeby samoloty gdzieś tam przeleciały. I zaraz rozwiniemy też wodę, bo to jest wilgotne środowisko. Czas valve wolniejszy niż przypuszczano. Badacze obliczyli, że przepływ radioaktywnych płynów z Half-Life przez valve zajmie ponad 3 lata. Przyczyny nieznane. Zajebiste. Half-Life 3 confirmed, bo 3 lata. Dobra, pozwala zakażać drogą... Aha, to na statkach było. Dobra. Luz. A pozwala zakażać drogą morską już, więc ja bym się w ogóle nie przejmował. Objawów nie ruszamy, spoko. Zobaczymy, jak to się rozprzestrzeni. Na razie idzie całkiem sensownie. Trzeba przyznać, że to w miarę sprawnie poszło po innych państwach. Odporność na leki bym puścił. 12 pońców, żeby tutaj poszło. Na te bogatsze kraje. I tutaj chyba też są bogatsze, nie jestem pewien. Piłkarzowi podano antybiotyk po ugryzieniu przez Suareza. A to ciekawostka. Suarez to jest chyba ten brat Ronaldo, prawda? Coś tak... Tak się interesuje piłką nożną. Nie, o Jezus, to jest taki gag, bo Suarez to był prezydentem Francji w latach 90. Dobra, już wszystko pamiętam. Spoko, poradzimy sobie. Dobra, Polska już fronda generalnie. Już generalnie sami katolicy. Idziemy bronić krzyża. Dobra, tu kolejne państewka idą, ale to rozprzestrzenianie jest... To rozprzestrzenianie w przypadku prionu jest dosyć powolne. Nie da się ukryć, więc szybka dewolucja objawu będzie prio w przypadku prionu. Postawmy ich do pionu przy pomocy prionu.
z kosmicznego promu polecimy do domu, ziomuś. Ale tak dzisiaj rymuje, nawet nie czuję. Nawet nie czuję, jak rymuje. Dobra, odporność na ciepło też dajmy, obok odporności na zimno, no. Może się to przyda gdzieś tam. Poszło. To łatwiejsz. Kamrat, dawaj. Dobra. Poszła Szwecja. Poszło tu, no w miarę się rozprzestrzenia. No trzeba powstrzymywać te objawy, bo to idzie bardzo, bardzo powoli. Okej, tutaj już przepłynęło. Trzeba czekać, południowa Ameryka, jeszcze Afryka, no i Australia, nie? Tutaj sobie już w miarę idę, szybko zdewoluować objaw. Dobra, no jeszcze nie za długo będę miał te zwroty. Czemu tutaj tak wolno to się rozprzestrzenia? To ja w ogóle nie mam pojęcia. Bardzo powoli. Może to wina tego, że wcale się nie idzie w ptactwo. Okłamaliście mnie. Wszyscy mnie okłamaliście. Dobra, powietrze dwa damy. Niech leci powietrzem. Ziup, samoloty latają. Pięknie, teraz proszę bardzo. Jakie ptactwo. Powietrze, kurwa. Powiedziałem raz, proszę zobaczcie, co się dzieje. Ja już mam tę grę obczajoną. To w ogóle nie ma co mówić. Pyk. Pyk, wszystkich zarażamy. Pięknie, elegancko. Rosja już się poddała heteroterrorowi. Szwecja, ogromne trzęsienie ziemi. Proszę bardzo. Nie ma problemu. Dobra, tu już ruszyły te kraje. Pięknie. Coraz więcej krajów zarażonych. No 5% na razie tylko. Mam sobie zarazki. No za 19 bym to kupił chyba. A coś poszło do Afryki? W ogóle poszło, ale tak dosyć słabo. O, poszło i tam. Nie wiem, czy owadów nie puścić po Afryce. Żeby tam poroznosiły trochę tego. Bo tu w Egipcie no są te są ci zarażenia, ale bardzo powoli. Jak na mój gust. Więc nie ma czym się zachwycać. Europa Środkowa tutaj powolutku idzie. Dobra, poszła jakaś tutaj Ameryka Południowa. Indonezja, festiwal miłości w kraju. Bardzo dobrze. Nie? Objaw kasujemy od razu. Zwrot jednego punktu już tylko. Oznacza, że teraz już będzie bardzo, bardzo ciężko z tymi zwrotami DNA. Ja bym pozbierał trochę DNA. Nie przykład, może trochę się rozprzestrzeni. No przede wszystkim by mi zależało w Afryce teraz. No tam, gdzie jeszcze nie ma, bo tak, Europa to jest nasza. Grenlandia zaraz też, a pozostałe kontynenty się całkiem nieźle bronią przed naszą frondą. Fronda Jamesa Bonda. No czekamy, zobaczymy, co tam poprzelatuje. 54 points mam, dodałbym wodę 2. Nie marnowałbym na to aż, ale poszedłbym w wodę 2. Madagaskar, potężne sztormy uderzają, spoko. Bardzo spoko. Nowelizacja dotyczących zwierząt gospodarczych, dobra, czyli przez owieczki nie ma sensu. Czyli nie ma co, no tu bardzo powoli idzie, Brazylia w ogóle. Przewidywany bardzo wysoki poziom migracji ptaków. Dobra, to zróbmy ptactwo na drugi, no zmarnuję te DNA-je. Tylko żebym ja sobie coś zostawił, ekstremalne migracje ptaków. Żebym ja sobie coś zostawił, żeby mieć jak ich zabić potem, nie? Ale to spoko, tu jeszcze dużo do zarażenia pozostało. Pięknie. Kurwa, ptaszory, zarażać ich. Ślicznie. Objawy dewolujemy, no od teraz będzie nas to kosztować już. Więc ostrożnie, no ale spoko, Europa jest nasza, tak jak mówię, tu powoli się zapełnia. Także no need to panic, Ratty, jak mawia klasyk. There's no need to panic, Ratty. Stay calm, stay calm. Jak ktoś wie, z czego to jest królem życia. Okej. Po polsku pewnie więcej osób by to skojarzyło, ale to właśnie trzeba po angielsku skojarzyć. Dobra, zmutowana objaw nudności. No już nas kosztuje dewolucja. Na razie jeden punkt DNA, to w ogóle nie boli zupełnie. Na poziomie brutalnym jest to totalnie akceptowalne. Totalnie akceptowalne, dobra. I tutaj ruszałem. 73 punkty to chyba wystarczająco, bo objawy śmiertelne rozwinąć. Bo to ssaki naczelne. Pojawią się objawy śmiertelne. Wena jest King Konga. Fronda do Afryki zagląda. Zajebiste. Bezsenność, dobrze. Znaczy źle, cofamy. Nie ma, że nie. Jeszcze Afryka się musi tutaj. Ameryka już za nami. To jeszcze Afryka. Oj, powoli idzie, powoli. Zastanawiam się, czy nie puścić tych zwierząt, albo przez krew dać, o. Spróbujmy. Spróbujmy przez krew, może szybciej w tej
Afryce tutaj pójdzie. No mam nadzieję. Mam nadzieję. Dobra, Maroko zrobione. No a tutaj jest ciężko, ciężko i bardzo opornie. Z tego co widzę, bardzo opornie, choć tutaj nie bawimy się fizyką, yo. Takie rymowanki proste ze szklanki, nie, 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 nie ma żadnych objawów jeszcze. Nie ma szansy, 3 DNA mnie to kosztuje, spoko. Ja jestem w stanie to przeżyć. Na tyle dużo zaoszczędziłem. Czekamy, czekamy, aż Afryka ruszy. Afryka Wschodnia zjedzona. Afryka Środkowa ruszyła już. Angola bardzo powoli, Afryka Zachodnia bardzo powoli. Idą, idą, ale tu jest tyle ludzi, że to jest zbyt wolne tempo. Dobra, Afryka Wschodnia naprawdę zjedzona. Dobra, tutaj też ruszyło. Angola, Angola dalej potrzebuje nabrać trochę tempa. Spoko luz, świat dalej nie wie o naszej chorobie, bo nie mamy żadnych objawów. Jeszcze z 2 dewolucje jestem w stanie przetrwać. Afryka Środkowa i Wschodnia pozjadane. Angola, Angola została. Afryka Zachodnia też już zrobiona. Wysypkę oczywiście cofamy. 4 punkty DNA nas to kosztuje, ale spoko. Poradzimy sobie. No, czekamy na Angolę. Czekamy na Angolę. Angolę! Ruszać się! A nie, oni są zarażeni. Dobry dowcip taki. Dobra, no już jest milion. Już jest ponad milion. Dobra, no chyba można zabijać powoli. Kolejny objaw, jak już się pojawi, to już nie dewoluujemy, tylko idziemy z niego prosto do środka. Nawet już nie ma co czekać. Znaczy poczekam na objaw, żeby mniej DNA zużyć, nie? 4 DNA do przodu zawsze. A Angola w tym czasie niech się zaraża. Luz, dobra. Czyli mamy zrobione. Praktycznie wszyscy są zarażeni. Angola przyrasta w zastraszającym tempie, jeżeli chodzi o naszych małych podopiecznych. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Bardzo ładnie, proszę pana. Nie ma już żadnych zdrowych ludzi, prawda? A tajemnica londyńskiej olimpiady, coś tam, nie ma już zdrowych ludzi. To czekamy na objaw teraz w takim razie. Czekamy, aż wirus nasz sobie zmutuje. Proszę bardzo, wszystko lata jest, wszystko co lata i chodzi po ziemi jest zarażone. Zdrowi zero. Ale czekam na pierwszy objaw. Proszę bardzo, od torbieli wychodzimy w takim razie. Nadwrażliwość. Ropnie, nadwrażliwość. Paraliż. Śpiączka. Niewydolność wielonarządowa. Bęk zwycięstwa, nie mamy o czym mówić. Fronda.pl zmutowała torbiele. Nowa niegroźna choroba. No i teraz obserwujemy, jak ludzie próbują się ogarnąć, że coś się dzieje, ale się nie ogarną, bo już jest za późno. Ale spokojnie, macie jeszcze szansę. Nie. Umierać. Okej, spokojnie, na razie to lekarstwo bardzo szybko im idzie. 129 dni, no zobaczymy. Martwi muszą bardzo szybko przyspieszyć, żeby mógł im opóźniać lekarstwa gościom, nie? O kurwa. Bardzo wolno ludzie giną. A dlaczego tak wolno? Ej, przerażająco wolno, 100 milionów dopiero. Zdążą zrobić lekarstwo, zanim ja cokolwiek zadziałam. U, tu, 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 tu. O, fronda w pełni sekwencjonowany, tak? Dobra. Rozprzestrzenianie się mogę wziąć zwroty. Podatku. Dobra, więcej zwrotów nie dostanę. Uodpornienie genetyczne, no. Mhm. Opóźnijmy ich trochę, trzeba było to od razu zrobić. Dobra, koniec. O Jezus, no nie, 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 no nie wierzę, no. Lekarstwo 95% kompletne. Ale ten prion jest zjebany. Trzeba więcej DNA-ów sobie zostawić. I oprócz objawów gdzieś tam pójść w obronę przed lekarstwem. Fronda.pl jest bliski wytępienia. Nieprawda, nie! Kurwy, głupie, dobra, jeszcze raz to robimy. No nie podaruję. No nie podaruję frondy mojej kochanej. Prion. Brutalny. Dobra. A, zacząłem z bonusem do tego. Dobra, i tak zaczniemy tu. Walić to. Lecimy. Tu jest najcelniej zawsze zaczynać. Luz. Luzik, bluzik. Siup, kolejne punkciory. I zaczynamy. Zaczynajmy. Nowa sieć społeczna. Blankbook Plus. Dobrze, że nie Google Plus. Cie. Dobra. No to jest dosyć ciepło.
Terapia komórkami ma 30 kwestią dekady według WHO. Spoko. Dobra, Arabia zaczynamy, 46 frontzistów. Ziemia nie jest planetą, twierdzi osobistość naukowa. To fajnie. Pewnie to powiedział jakiś mądry człowiek. Na przykład, dobra, bez wcisków youtuberów. Bez wcisków youtuberów. Nie róbmy tego. Czasem trzeba ugryźć się w język, bo jest się głodnym, no. Woda, soru. Bo jest się głodnym wrażeń. Nie, nie ma szansy na objawy. Nie pozwalamy. Pięknie, sru. I rozprzestrzeniamy. W to trzeba iść jak najszybciej po prostu. Powietrze i woda, bo to latają samoloty, porty dowożą, porty MMO i to na momencie się rozprzestrzenia po prostu. W ślicznym tempie. 18 punkcioru potrzebuję. Zobaczcie, zobaczcie. Ja nie nadążam z klikersowaniem po prostu. Nie nadążam z klikersowaniem. Sru do wody. Coś pięknego. Tempo, w jakim to się rozwija z tymi dwoma punkciorami, to jest coś pięknego. Dobra. Dobra. Pięknie to poszło. Bo to jest najlepsze, że symultanicznie idzie w tak wielu państwach po prostu, no nie? To daje nam bardzo duży zapas DNA. Dobra, to już się rozeszło elegancko. Zobaczcie, jak ślicznie. Afryka już idzie. Afryka poszła. Afryka poszła generalnie. Tutaj trochę tak słabiutko idzie. Nie, nie zgadzamy się na objawy. Dobra, ja bym zrobił tak. Odporność na zimno, odporność na leki jako podstawę jakąś. No zróbmy. Ekstremalny bioaerozol, to jest zawsze dobre. Nieważne co by się działo, to po prostu wtedy choroba dojdzie. Na 100% będzie wszędzie. Tak zarymowałem. Tak sobie rymłem. Dobra, poszło. Poszło dalej. Na Polskę jeszcze nie idzie fronda, to dziwne, to całkiem dziwne, szczególnie, że to fronda.pl. No jest najdziwniejsze w tym wszystkim, dobra. Dobra. Szwecja, tutaj Nordowie, no odporność na zimno pewnie by się przydała. Ale luz, jak im damy trochę czasu. Jak im damy trochę czasu, to nie będzie problemu. Zastanawiam się, co to jest to pikanie takie. Bozon Higgsa znaleziony za kanapą, właściwie zaskoczony. Dziewczyna wróciła z Doliny Zabytków odmieniona. Dyrektor żąda zaćmienia słońca na urodziny. Dyktator, przepraszam. To fajne życzenia. Pewnie Janusz Cowin Mike. Dokładnie tak sobie zażyczył. Dobra, 106 DNA-ów. To nie jest tak, że powyżej 100 DNA-ów dostajemy ich mniej, bo ten pasek się tutaj wypełnia, więc zastanawiam się, czy nie jest tak, że już trzeba wydawać powyżej tego pewnego punktu. Dobra, no to będziemy wydawać tak poniżej tego, no nie? Żeby się trzymać poniżej 100. Tak mi się wydaje, że napiszcie mi proszę w komentarzu, co znaczy przekroczenie tego paska tutaj. Luzik, idzie do przodu. Z dynamicznym aerozolem nic nie ma szans po prostu. Czy z tym, jak to się nazywa tam, nie? Grenlandia bardzo powoli idzie. A praktycznie się zatrzymała. Nic robi drugiego poziomu odporności na zimno na razie. Mamy czas, spoko. Objaw kolejny. Tu jeszcze chyba dostajemy coś. Zwrot jednego punktu, także no, idzie nam dużo szybciej niż poprzednio. Jeśli chodzi o zarażanie, tylko żeby tutaj przestali się opierać. Grenlandia nic nie rusza. Zimno, no tu jest po prostu zimno. Dobrze, no, zróbmy odporność na zimno. Ruszy? Ruszyło, dobrze. Kanada? Też jest zimno. USA nie ma, że jest zimno. Ale to USA już w miarę ruszyło. Kanada i Grenlandia na szczęście z miejsca poszły. Globalne oziębienie, zimne kraje stają się zimniejsze. No nic dziwnego, że to wielki problem, żeby z miejsca pójść, nie? Dobra, Finlandia ruszyła, Szwecja jeszcze nie. Finlandia ruszyła. To jeszcze mają problemy cztery państwa. No i tu droga jest Europa Środkowa, Francja. Tu się dalej boksują, nie? Spoko luz. Spoko luz, jak tam mróz? Jak tam mróz? Dobra, tutaj poszło już. Nordowie już zjedzeni. Jak tam Francja? Poszła. Europa Środkowa poszła. Kaszel jeszcze zdewoluujemy.
Nie, bo tutaj, jeżeli chodzi o Kanadę, to jest jakaś masakra, bardzo powoli idzie. Okej, idzie do przodu, ale bardzo, bardzo powoli. Grenlandia już ruszyła. Więc dobrze, Europa Środkowa już zjedzona, Francja już zjedzona, USA zjedzone, Grenlandia zjedzona, na Kanadę czekamy, aż ruszy. Bo jak już ruszy w ładnym tempie, to już ruszy, a Kanada jeszcze nie ruszyła, wiecie. Więc trzeba ją przeczekać trochę, kolega. Dobrze, że mamy teraz trochę punktów ładowanych tutaj. To no będzie bardzo, bardzo celne. Tak mi się wydaje. Dobra, bo zaraz trzeba następny objaw, to już nie chciałbym cofać się. Tylko... Nie powiem, że cofać się do tyłu, tylko po prostu cofać się. Tylko chciałbym już atakować. Da radę? Panie Kanado. Kanada, szybciej kurwa. Bo zaraz sobie inaczej porozmawiamy, dobra? A kolego, spokojnie. Kolego, się nie denerwuj, tylko zacznie przyspieszać, kurwa, bać. No, a pół miliona już, no jak przejdą ze 2 miliony pękną, to już po prostu będzie, no... Będzie można martwych puścić bez objawów, znaczy bez obaw. Z objawami bez obaw. Ameryka Środkowa, wielka powódź. Zmutowane objawy, kaszel. Pytanie, czy już zostawiać? Dobra, zostawię. Po kaszlu też tak szybko nas nie zauważają. No, że jak wszyscy zaczną kaszleć. Dobra, no. Teraz już prawie można Kanadę puścić, no. Ja bym się jeszcze trochę cykał. Jak zaczną nas zauważać, jak będzie, że zaczęły się prace nad lekarstwem. Islandia, potężne sztormy uderzają. Dobra. Kanada już nowa, niegroźna rozprzestrzenia się. No, już zaraz zejdzie chyba w takim tempie. Dobra, już można puszczać. Niewydolność wielonarządowa, coś wspaniałego. I śpiączka. I dalej bym poszedł. Dobra, zostawię to DNA i zobaczymy. Mogę albo dać przetasowanie genetyczne, jak będą już blisko. Albo spróbujmy ten atak neuronów, nie? Atrofia neuronów. To powinno też utrudnić bardzo pracę nad lekarstwem. To powinno bardzo utrudnić pracę nad lekarstwem, bo to uniemożliwia skupienie się na trudnych zadaniach. I powinno bardzo przedłużyć proces tworzenia lekarstwa. Dobra, pierwsze miliony zaczynają umierać, ale to za szybko idzie to lekarstwo. W ogóle nie ma o czym mówić, to jest przegrany z góry wyścig. Pozostało 258 dni. Oj, tak przyspieszyło, że... 50 milionów zdechło na razie. Nie, za wolno umierają ludzie. Trzeba śmiertelność podkręcić na jakiś niewyobrażalny poziom, żeby mieć szansę konkurowania z tym lekarstwem. Zobaczcie, co się dzieje. Szkoda też trochę rozprzestrzenianie się zatrzymać. To powinienem dać, 25 punktów. Prawie, że niemożliwe. Nie, nie cofnę tych. Zjebałem znowu. O, w pełni sekwencjonowany. Przyspieszę pracę nad badaniami. O, dobra, no miliard zabiliśmy, nie? Fajnie. Fajne uczucie, ale... 1,5 miliona zabiliśmy. To jest ten moment, w którym zaczynamy dostawać DNA za to. Może nie być tak źle, 25 punktów. Cofnijmy te objawy. O Jezus, nie, to już był koszt, ale zjebałem, dobra. Cofnijmy to. Cofnijmy to. Przetasowanie genetyczne. Cofnijmy ich trochę. Martwych przybywa. DNA-u też. Mamy wyścig z lekarzami. To jest całkiem fajne, szczerze mówiąc. 3 miliardy martwe. Kolejne przetasowanie 30 kosztuje. Przetasowanie, kurwy. Tak jest! Mów mi Twisted Fate, śmieciu. Szwecja, eksplozja nuklearna pustoszy kraj. Eksplozja jądrowa uwolniła ogromną chmurę radioaktywnych cząstek. Przeczytanie znane albo położenie sugeruje awarię, sabotaż systemu składowania odpadów nuklearnych. No i dobrze, martwych niech przybywa. Panuje anarchia. Dobra. Wizja powstania lekarstwa się odsuwa. Coraz wolniej im to idzie. A my zabijamy, zabijamy. Obawiam się tylko, że zarażonych jest coraz mniej. W Kanadzie, dobra, 41 tego. Więc... No na pewno tak bym zrobił. Teraz zobaczymy, czy nie trzeba będzie śmiertelności zaraz spowolnić. Kanadę trzeba obserwować. Po zarażonych liczba cały czas się zmniejsza w stosunku do tych martwych. Dobra, lekarstwo się praktycznie zatrzymało. Ja bym wycofał te śmiertelne objawy. To kosztuje i nie wiem, czy
będę w stanie kiedykolwiek do nich wrócić. Nie wiem, czy to było takie mądre. Zwiększa się liczba zarażonych. Waha się, ale dobrze, przesuwa się cały czas w dobrą stronę. 2020, czyli za 2 lata ponad ukończenie. Zobaczymy. Jestem bardzo ciekaw, jak to wyjdzie. Tutaj się przesuwa cały czas, to dobrze. To najważniejsze, że ta Kanada, nie? Trochę się pospieszyłem z odpaleniem tego. Trochę niepotrzebnie. O Jezus, niewydolność wielonarządową samo zmutowało. Liczba zarażonych się znowu zmniejsza. Nie mam pojęcia, jak tutaj zapełnić, żeby to... No dobra, na razie się przesuwa w miarę równo. Liczba martwych bardzo szybko rośnie. 2 lata i 320... Nie, do lekarstwa już nie ma co. Ale liczba zarażonych się tu zmniejsza, nie wiem, czy to dobrze. Jakbym był w stanie obliczyć, w jakim tempie to się przesuwa, nie? Ilu to jest jeszcze zdrowych? 6 milionów. A ilu zaraża na dzień? Świat. Gdzieś tu było coś jak prędkość zarażania na dzień. Przegląd. Średnia dziennie zakażeń. No jakaj, zero. Dobra, jeżeli wycofam znowu to, to i tak ją zmutuje. Ale nie mam jak dać w rozprzestrzenianie się. Luz. Luz, spoko, ja to przytrzymam, ale my to wygramy. To nie ma w ogóle, że nie. Chyba, no ile zdążymy przed lekarstwem, kurwa. To nie jest takie wraz. Oczywiście to się przesuwa cały czas. Wraz ze zwiększającą się liczbą martwych. Ale czas też się przesuwa. Ojejku, za szybko zarażeni spadają, nie ma szansy. Rozprzestrzenianie się. Co tutaj najbardziej wpłynie na rozprzestrzenianie się? Jest to kraj bogaty i zimny. Lekarstwa mogą działać. O Jezus Maria, 36 punktów DNA. 23, no to zimno najprędzej. Rozwinę. O nie! O nie! O nie! Zarażonych jest coraz mniej. Dobra, chyba klęska. Klęska sromowa, no. Nie, no tak nie może być. Trzeba cofnąć objawy, które powodują śmiertelność. To? Jezus, no to koszt 5 punktów. To już śmiertelność do minimum zmniejszyłem. Dobra, nie ma szans. Za dużo ludzi umiera. Za wolno przybywa zarażonych. Tutaj jest ciężko cokolwiek wymyślić. Gryzonie może? Nie da się uratować już tego. Słabo. Eksterminację szczurów zaczęli robić. Brak szacowanej daty ukończenia leku. Ale Kanada mi wymrze. God damn it, son. God damn it. Wymrze mi Kanada, no. No, to musiałoby potrwać wiele godzin, żeby ich przeciągnąć. A mnie nie stać już na dewoluowanie objawów śmiertelności, więc... Cóż, to nawet nie ma chyba na co czekać. Pozostaje nam tylko przyznać klęskę, bo to jest nieuchronne, że liczba zarażonych spadnie do zera, mimo że ta martwych również się powiększa i... I cóż, moi kochani, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki Plaguing Evolved. Spróbujemy tym pieprzonym prionem w końcu jutro wygrać. Do zobaczenia. Cześć!